Ale jednak przytoczę Państwu tekst z Rzeczpospolitej. Zwolennicy etykietki umowa śmieciowa zapominają też o tym, że umowa cywilnoprawna rzeczywiście może odpowiadać charakterowi zatrudnienia. Nie przychodzi im ponadto do głowy, że umowa taka, nawet jeżeli zgodnie z prawem powinna być etatem, może odpowiadać samemu zatrudnionemu ze względu na niższy poziom obciążeń fiskalnych. Przykładem jest brak oskładkowania umów zleceń w przypadku uczniów i studentów, czy wybór nieoskładkowanej umowy o dzieło ze względu na chęć samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Ale jednak Anna Patrycja Czepiel, mimo że oczywiście jej krytyka tej debaty na temat umów śmieciowych często ma poważne podstawy, to zapomina jednak o tym, bo rozumiem, że jest twardą liberałką i uważa, że każdy Polak sam dobrze zdecyduje o swojej przyszłości. Ja niestety jestem trochę innego zdania. Uważam, że państwo powinno inicjować pewne zjawiska i stwarzać warunki do tego, a nawet trochę zmuszać obywateli, aby myśleli o swoich emeryturach. Przypomnę więc Annie Patrycji Czepiel, że w Polsce obowiązuje taki system, w którym nasza emerytura zależy od tego, ile sobie na nią uzbieramy w czasie naszej pracy. Jeżeli uzbieramy mało, jeżeli nie będziemy płacić składek ZUS-owskich w ciągu swojej pracy, to nasza emerytura będzie bardzo niska. I oczywiście uważam, że bardzo wiele osób ma skłonność do takiego oto myślenia. O, nie będę dzisiaj płacić składek ZUS-owskich, a co będzie, to będzie. Tymczasem, bo uważają, że dzięki temu już dziś mają więcej pieniędzy w kieszeni. A tymczasem problem polega na tym, że na emeryturze naprawdę będą bardzo mieli niskie świadczenie i będą przymierać głodem. Uważam, że państwo musi stosować na zasadach także odpowiedzialności taką zasadę, że musi mobilizować ludzi do płacenia składek ZUS-owskich po to, właśnie, aby ich emerytura nie była w przyszłości głodowa. Mam wrażenie, że bardzo wielu Polaków nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich emerytury będą bardzo niskie, że jeśli nie będą płacić składek, to naprawdę to świadczenie będzie bardzo, bardzo skromne. No i też Anna Patrycja Czepiel nie zauważa jednej sprawy, że banki niestety podchodzą bardzo negatywnie do osób, które nie mają etatu, a są tylko na umowach zlecenia, dlatego że no nie są jakby osobami, których banki widzą dość wiarygodnych kredytobiorców i to też dla młodych ludzi jest bardzo poważnym problemem. Niepotrzebnie też Anna Patrycja Czepiel krytykuje rząd za wprowadzenie nowych przepisów w 2014 roku. W tej debacie o umowach śmieciowych zapominamy jednak, że Platforma jednak chciała coś w tej sprawie zmienić. W październiku 2014 roku posłowie przyjęli taki projekt, który zwiększa podstawę oskładkowania umów zleceń do wysokości płacy minimalnej, niezależnie od liczby umów. Chodziło o to, żeby pracodawcy nie robili takiej rzeczy, jak na przykład zawierają jedną umowę na 50 zł, a potem odprowadzają od niej składki, a już od drugiej umowy na o wiele wyższą sumę składek nie odprowadzają. Te zmiany były słuszne, one nie naruszały elastyczności rynku i trzeba oddać Platformie rzeczywiście takie, taka ustawa została uchwalona. To jest powtórka. Dominika Wielowiejska, witam Dzień Państwa. Dobry. Paweł Kowal w studiu, Polska Razem Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. Gdzie wystartuje Pan w wyborach parlamentarnych? No co mogę powiedzieć, raczej do Senatu. Szczegóły jeszcze ustalamy. Przypominam, że rok temu... A region? No jakiś bliski mojemu sercu region, ale ja nie lubię ogłaszać takich rzeczy, dopóki nie są jednak publicznie powiedziane. A kiedy to będzie jasne? Myślę, że w najbliższych tygodniach, a nawet dniach, dlatego że przypominam, że myśmy jako kilka formacji prawicowych, Polska Razem, Solidarna Polska, podpisali wspólne porozumienie programowe, które też określa, że wspólnie wystartujemy w wyborach. Poparliśmy na podstawie tego porozumienia Andrzeja Dudę w wyborach. Myślę, że mamy takie poczucie wszyscy, że to jest efektywna współpraca, bo ta grupa centrowych głosów... Ale wszystko zależy od decyzji prezesa. No, chyba od wspólnej decyzji. Na pewno tutaj to jest porozumienie, w którym Prawo i Sprawiedliwość jest dominujące ze względu na swe rozmiary. No to nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja pamiętam
taki świetny felieton Szefa Hawajsa, który sprzed 2 czy 3 lat, który napisał, że wszędzie na świecie małe środowiska polityczne, małe partie mają najwięcej wnoszą do polityki, jeżeli chodzi o program. Więc ja myślę, że my do tego, co się dzieje na prawicy, wnosimy sporo, powiem nieskromnie, jeżeli chodzi o program. Mam wrażenie też, że... A czy program tak, to jest całkowicie gospodarczy, sprzeczny z programem PiSu? To zawsze jest fascynujące. Nie sprzeczny. Zaraz do tego przejdę. Ale też te kilka procent centrowych głosów, myślę, że dały dodatkową siłę Andrzejowi Dudzie. I to nie tylko w Polsce wiadomo, że to zawsze chodzi o te kilka procent centrowych głosów, które myśmy zbierali w wyborach. Teraz są we wspólnym koszyku. Mówiąc o tym, że prezes decyduje o kształcie list, to powołuje się na m.in. zdanie Jacka Kurskiego, który strasznie chciałby wystartować, kiedyś związanego ze Zjednoczoną Prawicą. A teraz nie wiem, czy jest związany ze Zjednoczoną Prawicą, czy nie. I on mówi, prezes zadecyduje osobiście, czy ja wystartuję. No, ale wszyscy wiedzą, że Jacek Kurski w polskiej polityce ma status szczególny, więc w jego sprawie to prezes, a radosnego błazna. A może także królowa. A czasami bulteriera. Nie, Jacek ma szczególny, mówiąc na poważnie, Jacek ma szczególny status i... Nie wstydzi się żadnej chucpy, powie wszystko, co trzeba, jak prezes jest zarządza. Ja bym go scharakteryzował tak, jest wyjątkowo bystrym politykiem i faktycznie potrafi być szalenie kontrowersyjny, wywoływać niechęć, ale potrafi też błysnąć. Ja go znam od tej lepszej strony. Moje pytanie jest takie. Jeżeli miałby pan prognozować na podstawie dzisiejszych sondaży, które dają PiS-owi zwycięstwo, ile osób z Polski Razem ma realne szanse wejść do Sejmu, to ile osób by to było właśnie? Oj, nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że w każdym okręgu będziemy mieli szansę na to, żeby ktoś właśnie z naszego środowiska startował. Myślę, że to pomoże. Czy każdy dostanie mandat? No wiadomo, jak to jest. To są wybory. I faktycznie w tej konstrukcji ordynacji wyborczej, jaką mamy w Polsce, to jest też troszeczkę konkurencja na listach wyborczych, na listach wyborczych, nie ukrywajmy tego. Także to zależy od tego. A nie ma pan wątpliwości, że do Sejmu startuje osoba, która została skazana nieprawomocnie na więzienie? To nie jest problem. Nie wiem, no jak pani mnie tak pyta ogólnie, no to jest problem, jeżeli została skazana, więc każdy przypadek po przypadku. Jest okej, tak, że osoba prawomocnie skazana startuje. Nie, ale to nie, startuje tutaj na siebie zakładali pułapki. Jakbym wiedział wcześniej, jaka osoba, to znałbym szczególnie. Nie chodzi o Mariusza Kamińskiego. Ale to jest akurat szczególna sytuacja, powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście, bo jak sąd orzeka coś, co jest niezgodne z polityką PiSu, to oczywiście sąd jest zły, to wiadomo. Nie włączałbym tej polityki PiSu. Znam wielu ludzi, którzy nie są politykami PiSu, uważają, że ta sytuacja jest szczególna i że nie powinno się jednak ścigać szefów służb za to, że walczyli z korupcją. Okej, czyli jak konkurenci wystawiają osoby skazane na listach, to jest skandal, a jak PiS wystawia, to jest okej. No nie, pani się robią wtedy inny. Takie złośliwe... Pani się robią wtedy nie, w takich momentach takie złośliwe refleksy w oczach, pani patrzy prosto w oczy i chce mnie przygwarzyć, a ja powiem... Zasady w polityce, bo jak ktoś głosi odnowę moralną, a sam wybiórczo stosuje pani zasady, to zawsze ogólną, to budzi sprzeciw. A ogólną zasadę, jeżeli ktoś głosi odnowę moralną, to powinien postępować sprawiedliwie. Myślę, że sprawiedliwość powinna być kluczem w postępowaniu ludzi i obywateli do docenia. W czasie obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mam nadzieję, że nie zada pani tego pytania. Zadam. Zwolennicy PiSu zaczęli buczeć na widok polityków Platformy Obywatelskiej, dlatego że wyjątkowo gorąco ci sami klaskali na widok Andrzeja Dudy. Moje pytanie jest takie. Czy pan pochwala to buczenie? Nie pochwalam. Nie dobrze, ma, a dlaczego, panie redaktor, nie ma nikogo na polskiej scenie politycznej. Jest właśnie. Profesor Piotr rozumie. Usprawiedliwia. No ale wie pan, co to znaczy rozumie? Znaczy jak ktoś się chamsko zachowuje na cmentarzu, to jak można coś takiego rozumieć? Niech redaktor, mi pan powie. Pani redaktor, to są zupełnie różne kategorie. Jeżeli wyłączymy na chwilę emocje i chęć sprowadzenia 71. rocznicy wybuchu Powstania, która była bardzo udana w Warszawie, to... Lubię takie, wyłączmy emocje, troszkę usprawiedliwimy draństwo, bo przecież trzeba wyłączyć emocje, jeżeli, będziemy usprawiedliwiać jeżeli draństwo, jako dobrze wykształceni ludzie oddzielimy słowo rozumieć od usprawiedliwić, a jeszcze popierać to co innego, to sobie szybko poradzimy w tej rozmowie. Jeżeli profesor Gliński rozumie, to mówi to socjolog, którego zadaniem codziennie jest rozumieć, tak jak dziennikarza czy naukowca. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. I nie mieszajmy słowa rozumieć z usprawiedliwiać czy popierać.
Tylko wie pan, jeżeli podobne głupstwa i chamskie zachowanie dotyczyło Lecha Kaczyńskiego, to już pan nie usprawiedliwiał. Ja to rozumiem. Ale ja bym chciała, żeby pan tak samą miarę stosował wobec tych, którzy obrażali Lecha Kaczyńskiego, jak i wobec tych, którzy obrażają polityków Platformy, to na cmentarzu. Akurat, że ja stosowałem taką samą miarę, to pani dobrze o tym wie. Nie, bo pan teraz usprawiedliwia profesora Lipińskiego. Gdyby sprawa dotyczyła Lecha Kaczyńskiego... Profesora Lipińskiego w ogóle z przyjemnością mogę usprawiedliwiać. Tych na cmentarzu nie usprawiedliwiałem, ani nie usprawiedliwiał profesor Gliński. Powiedział, że ich rozumie. Myślę, że ma w tej sprawie dużo ciekawego do powiedzenia. Nie mam wrażenia, żeby w jego imieniu występować. Sądzę, że intelektualne rozumiem, radio... Rozumiem, że tak samo pan będzie rozumiał tych, którzy usprawiedliwiają chamskie zachowania wobec Lecha Kaczyńskiego. To też ich pan rozumie. Nie, ale panie redaktor, ja już na to pytanie odpowiedziałem. Nie, bo pan stosuje jednej miary do chamstwa po jednej i po drugiej stronie. A pan mnie się ocenia jak spowiednik, a ja jestem po drugiej stronie, nie mogę pani oceniać. Nie, chciałabym, żeby pan powtórzył jasną deklarację, że to, co powiedział profesor Gliński, jest skandaliczne. Nie wolno usprawiedliwiać buczenia. Profesor Gliński, jeżeli chcemy go oceniać, powinien tu z nami siedzieć i pani powinna z nim o tym nie, spokojnie pan powinien podyskutować. Mieć swoje zdanie na ten Więc temat. Profesor Gliński absolutnie ma prawo rozumieć zjawiska społeczne, także zjawiska społeczne, które polegają na tym, że ktoś na kogoś buczy, nawet jeżeli to jest tak nieszczęśliwy jak na cmentarzu. I powiem pani więcej. A nie uważa pan, że ponieważ ta sytuacja się powtarza mniej więcej co roku, a w Polsce jest tak, że nikt nie kwestionuje bohaterstwa powstańców, nikt, dosłownie nic, nikt nie ma takiej siły politycznej, że byłoby dobrze, skoro Andrzej Duda tak dużo mówi o wspólnocie, o tym, że powinniśmy się jakoś łączyć, żeby Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało do swoich zwolenników, żeby zachowali się godnie na cmentarzu. Nie sądzi pan, że taki apel byłby dobry? Pani redaktor, nie wiem, czy taki apel przyniósłby skutek, ale wiem jedno, że to jest mega opcja, że co roku po tym, jak kilka albo kilkanaście osób... To już spróbujmy. Może wreszcie ktoś by zaapelował o to, żeby przestali. Super. Możemy w szczególności zaapelować. To są jeszcze, proszę państwa, poranne... Ale proszę mi opisać. Chętny z panią także, jeżeli pani będzie tak odważna, podpisać na przykład apele przeciwko działaniom, nie osobom, zawsze także osób, które czasami siedzą przy tym stole. Więc jeżeli tak zrobimy, to stosujmy te kryteria porówno i ja zawsze będę z panią w jednym rzędzie. Ale nie przesadzajmy i nie róbmy co roku, nie sprowadzajmy co roku obchodów tych powstańczych do szumu kilku osób, o których naprawdę nawet nie wiemy, kim są. Tak na końcu. Bo to jest po prostu nie okej. Czy wiemy, no biorąc pod uwagę, że tak entuzjastycznie reagują na Andrzeja Dudy, no to znaczy, że są zwolennicy PiS-u, że ktoś bije prawo Andrzejowi Dudzie, to po pierwsze nie wiem, czy ta sama osoba. Panie redaktor, no dobrze, tylko że pani nie wie, że ta sama osoba gwizdże, no naprawdę, no nie sprowadzajmy, powiedzmy chociaż jedno zdanie o tym, co się w tym roku wydarzyło w Warszawie dobrego, a naprawdę się dużo dobrego wydarzyło. Co się dobrego wydarzyło? To, że przyszło 30 tysięcy ludzi pośpiewać pieśni powstańcze. To, że wszyscy politycy wspólnie, dawno tak nie było, przyszli 31 w Wigilię wybuchu powstania na wspólną mszę. To, że przyszli jednak na Powązki. To, że byli tam wspólnie i że tam też tak naprawdę te gwizdy w tym roku nie zdominowały tej uroczystości. No bo jeżeli co roku będziemy robili reklamę jakiejś grupce osób, o której upieram się przy tym niewiele wiemy, pani się czegoś domyśla, proszę bardzo, to nie dojdziemy za daleko. Czytam, że senator Bielecki ma wrócić do klubu i Prawa Sprawiedliwości. To dobra wiadomość? Dobra, nie znam szczegółów. No dlaczego? No... Bardzo dobra. Czyli człowiek odpowiedzialny za jedną z większych afer trzeciej RP wraca do partii, która prawdopodobnie będzie rządzić krajem i pan uważa, że to dobra wiadomość. No tak, jeżeli pan już powie, że to jest człowiek odpowiedzialny za jedną z największych afer, a ja mam powiedzieć tak, człowiek jedną z największych afer. Tak? No to jest czysta propaganda. No jak pani mierzy te afery? Propaganda? Po czym pani poznaje większe afery od mniejszych afer? No kosztuje pieniądze publiczne, a w tym przypadku mam wrażenie, że poznajemy te afery po tym, czy możemy nazwać aferzystą bez żadnych podstaw formalnych kogoś, kto jest przeciwnikiem politycznym. Ja mogę panu powiedzieć, to jest czysta polityka. Podstawach. Otóż została podjęta decyzja PiS o tym, żeby zawiesić senatora
w prawach członka klubu po konkretnej informacji. Ja panu powiem, jaka to jest informacja. Z fundacji wspierającej SKOKi senator Bierecki wyprowadził 65 milionów do swojej prywatnej spółki. Twierdził, że jest powiernikiem, a tymczasem okazuje się, że wypłacił sobie sowite dywidendy. Jeżeli pan tego nie uważa za aferę, to ja się pytam, co jest aferą w tym kraju? No i ja rozumiem, że aferą, a szczególnie największą, jest to, co pani nazwie największą aferą. I nie zgadzam się na taki sposób rozmowy po prostu. Czyli jeżeli z pieniędzy publicznych, z wielką rewerencją dla Dominiki Wielowiejskiej, to nie jest w Polsce tak, że tu się rozstrzyga, co jest największą aferą. Znaczy, ja tak oceniam. No właśnie, a ja oceniam inaczej. Nie dziwię się, że pan tego nie widzi. A ja się dziwię, że pani tak lekko oferuje takie wyroki. Ale ja podaję fakty. Że pani jako osoba chcąca być sprawiedliwą wydaje takie wyroki i mówi w ten sposób o człowieku, na którego opinię oczywiście można mieć różne, bo ktoś może uważać inaczej niż ja. Ale nie ma żadnych podstaw, żeby nazwać go aferzystą, mówić, że coś wyprowadził. No, pani redaktor, z całym szacunkiem, ale w kraju... Nie nazwałam go aferzystą, tylko uważam za skandal, że nie mówimy o nim w tej chwili takie rzeczy, jako człowieku skazanym, nie, który ja powinien siedzieć w więzieniu. O faktach, i jak się nie będziemy miarkować w takich ocenach, to doprowadzimy nasz kraj naprawdę w niebezpieczne panie rejony. Pośle, ale czy ja powiedziałam nieprawdę, mówiąc, że z fundacji wspierającej SKOKi wyprowadzono pieniądze do prywatnej rzeczy, spółki? Czy to jest nieprawda? Niech pan mi powie... Jedno, czy to jest nieprawda, pani co redaktor, powiedziałam? My nie jesteśmy sądem, żeby to ocenić. To nie, jest... niech pan nie żartuje. Nie, no błagam, no, ale jeżeli pani zamierza zrobić mi przesłuchanie ja pod tytułem... Ja pytam, jest... czy to jest prawdą, że z fundacji wspierającej SKOKi wyprowadzono do prywatnej spółki... Ja pytam, czy działania, które się odbywały, były legalne czy nielegalne. A pani chce mnie wstawić w... Pani nie chce mnie postawić w takiej sytuacji, że jak pani powiem... Po pierwsze potwierdzę pośrednio, że człowiek, który dzisiaj jest senatorem i który nie został za nic skazany, jest jakimś aferzystą. Ja nie mogę się w takie rzeczy w ogóle angażować, ponieważ uważam, że tak jest ja nie okej. Mówić o ludziach, ja nie twierdzę, że Grzegorz Bierecki naruszył prawo. Jest etyczne wątpliwości co takiego postępowania z ludźmi. Nie mogę że złamał prawo. Ale czy nie widzi pan naruszenia standardów przyzwoitości? Pani redaktor, nawet Platforma, która była przeciwna Grzegorzowi Biereckiemu, obiecywała, że w tej sprawie zrobi komisję śledczą i się nie zdecydowała. Nic to pani nie mówi? No bo jest koniec kadencji, więc w tym sensie jest jakoś, to bez jak sensu. Jest koniec kadencji, natomiast mogą stawiać ludzi przed Trybunał Stanu, ale nie byli w stanie nawet... postawili przed Trybunał Stanu, no, na razie nikogo. Zamierzają to zrobić i nie przeszkadza im, że jest za kilka tygodni koniec kadencji. Więc niech pani się zastanowi. Nawet nie uruchomiono z mechanizmów sejmowych. Ja muszę powiedzieć, że jestem zdumiona, a ja jestem zdumiony, jak pani łatwo jest w stanie powiedzieć, że ktoś jest aferzystą. Ale ja się w sprawie szczegółów nie wypowiadam. Wiesz, panie pośle, ja bardzo proszę, że pan nie przekręca moich słów. Nie powiedziałam, to że jest aferzystą. Może pani uważam, że to jest afera, ponieważ ponad 3 miliardy złotych wypłacono. Złościć, bo to nie ma powodu. Z publicznych pieniędzy. To nie ma powodu się na mnie złościć. Może pan otworzyć, co pani mówi. Mogą się nauczyć języka angielskiego. Jeżeli skoro oni się nie mogą po polsku dogadać. Niestety, Polacy są kłótliwi. Nie, ale proszę mi nie wmawiać tego. I po prostu nie wiedzą, co wpaść, czy gówno, czy wnaść. Powiedział pan, że bo raz uprawiają rechodówstwo, a potem się kłócą. Także wiecie państwo, tak jak na te święta Babilonki. Nachlają się tej wódki i potem się biją i kłócą, bo przecież najpierw to jest miłe i smaczne, prawda? Panie redaktor, czy nie twierdzę, że naruszył prawo, nie twierdzę. A potem się biją, że pani tak nie twierdzi. Uważa pani, że jest największym aferzystą czy Rzeczpospolitej? A sądzi pan, że w polityce naprawdę liczy się tylko, kto złamał prawo, a standardy przyzwoitości się nie liczą? Nie, sądzę, że standardy też się nie liczą, ale myślę, że musi być jakiś obiektywny sposób oceniania tych sytuacji. I uważam, że my między sobą, nawet jeżeli się różnimy, musimy się do takiego jakiegoś obiektywnego standardu odwoływać. A to nie może być po prostu tak, że sobie siedzimy rano przy kawie i wyzywamy kogoś od aferzystów. Nie, ja po prostu podaję twarde fakty. Obiecuję pani, że w drugą stronę będę tak samo postępował. Dlatego, że słyszałem przy tym sporo od pani, że jest konieczna komisja śledcza. I słyszałem od kolegów z Platformy Obywatelskiej, że będą robić, bo jest konieczna. I z jakichś powodów jej nie zrobili. Chociaż mogli to zrobić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Paweł Kowal, Polska Razem Zjednoczona Prawice. To jest powtórka. Tworzy tylko osobne niewyrazy sensu, połączenie mają odpowiednie. Osobne odpowiednie niesensu tworzy, połączenie wyrazy mają sens tylko. Osobne wyrazy nie mają sensu. Sens tworzy tylko odpowiednie połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13:00. Zapraszam. Kuba Janiszewski. To jest
Powtórka. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Platforma układa swoje listy wyborcze. Są one tak, powszechnie krytykowane, bo regiony, zdaje się, wyznaczyły osoby, które budzą wątpliwości. Chodzi o Cezarego Grabarczyka między innymi, czy Andrzeja Biernata. To jest ciekawe, bo pierwszy ma kłopoty z pozwoleniem na broń, odszedł z rządu. Drugi z kolei ma kłopoty z oświadczeniem majątkowym. Czy ta platforma postanowi popełnić samobójstwo polityczne? Nie, no po pierwsze, ja akurat odpowiadam za region mazowiecki. Taka procedura, która ma miejsce, jest oddolną procedurą, transparentną. Wszystko Państwo widzą. To nie jest ani finał. Jesteśmy, może powiedziałbym, w połowie tego procesu i w ciągu parunastu dni rzeczywiście zostanie on zakończony i wtedy będzie prawdziwy i finalny kształt list. Jeżeli chodzi o te propozycje regionalne, tak, niektóre z nich budzą kontrowersje, obecność bądź nieobecność niektórych osób, które mogłyby listy wzmocnić. Będziemy o tym rozmawiać na poziomie krajowym. Zarząd krajowy w tej chwili otrzyma te rekomendacje, otrzymuje. I następnie finał Rada Krajowa. Chodzi mi o to, że generalnie był taki przekaz formułowany przez Platformę, że osoby, które wystąpiły w jakoś tam w tej aferze posłuchowej, raczej są odsuwane na plan dalszy. Generalna myśl była też taka, że przede wszystkim pojawią się nowe twarze, nowi ludzie, dlatego że Platforma wymaga odświeżenia. I pojawienie się Andrzeja Biernata czy Cezarego Grabarczyka właśnie świadczyłoby o tym, że odstąpiliście od tego koncertu. Proszę zauważyć, że na pewno kilka osób, które zresztą nie są członkami Platformy, ale pracują z nami, są na przykład ministrami, czy pełnią inne funkcje publiczne, pewnie na tym poziomie krajowym jeszcze do tych list dołączy. Oni są formalnie w tym procesie, bo nie są członkami Platformy, chociaż mogłyby być uwzględniane już teraz. Jeżeli chodzi o te nowe twarze, wielu młodych ludzi jest w tej chwili bardzo aktywnych i widać ich również. I myślę, że to także będzie widać na tych propozycjach personalnych, czyli na tych listach. Ale nie wypowiedział Pan swojego zdania na ten temat. Czy to dobrze, że Andrzej Biernat i Cezary Grabarczyk wystartują? No ja uważam, że musimy myśleć i rozsądnie, i zespołowo, i w związku z tym nie wszystkie, powiedziałem, najlepsze z punktu widzenia indywidualnego rozwiązania, czyli takie komfortowe, powinny być uwzględniane. Jak to znaczy, że w interesie nas wszystkich jest, żeby uwzględniać także te uwagi czy obawy, że nie czyli zawsze. Że Ewa Kopacz podejmie decyzje swoje, tak? Niezależnie od tego, nie swoje, no mamy zarząd krajowy. Zarząd krajowy będzie analizował odwołania. Bo czy jest Pan za tym, żeby zarząd decydował, żeby jednak Cezary Grabarczyk czy Andrzej Biernat nie występowali na pierwszych miejscach, tak? Jestem za tym, żeby te decyzje podjąć tak wspólnie, rozsądnie i zgodnie z... Nadal nic nie wiemy. Zgodnie z zasadą maksymalizacji wyniku, interesu całej drużyny, całego zespołu, a przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami wyborców. No oni oczekują i tu myślę, że to jest ważny aspekt, by rzeczywiście Platforma, widać, że dziś zdeterminowana, także... Ja po prostu się zastanawiam nad logiką zdarzeń, bo powiedzmy, Andrzej Biernat, jak się tak zastanowić, to na pierwszy rzut oka nie potrafię szybko wymienić jego rozmaitych zasług, oprócz kłopotów z oświadczeniem podatkowym, a patrzę na Radosława Sikorskiego, który oczywiście ma wiele wad rozmaitych, szczególnie jeśli chodzi o komunikowanie się z opinią publiczną. Natomiast on nie wystartuje. Tymczasem, no, niezależnie od jego udziału w aferze podsłuchowej, no to jest postać, która ma olbrzymie dokonania na swoim koncie, więc zastanawiam się nad logiką. Nie ma Sikorskiego, jest biedna. No, tutaj to jest klucz w ogóle w tych wyborach. Mnie nie pytać o to, dlaczego ktoś rezygnuje, bo po prostu się domyślam, ale to jest jego decyzja. Natomiast za bardzo nie kombinuję, bo dobrze Pan wie, że w pewnym sensie Radosław Sikorski został zmuszony do rezygnacji, bo uznano, że muszą przyjść nowi ludzie i jego występ w aferze podsłuchowej, zapowiedzi, że będą publikowane nowe rozmowy z Janem Kulczykiem, sprawiło, że trochę został wypchnięty. Zmuszony nie został, natomiast jeżeli mówimy o sytuacji, która jego samego dotyczy, to rzeczywiście ta presja i wszystko, co się działo wokół niego, ta ogromna ilość złych emocji, ten cały hejt, który możemy w
ten sposób opisać na pewno spowodował refleksję, zresztą nie tylko jego to dotyczy, także jego otoczenia i myślę, że to było elementem podjęcia przez niego tej decyzji, ale nie usłyszy pani ode mnie niczego złego na temat Radosława Sikorskiego jako ministra, czy jako osoby, czy jako potencjalnego kandydata. Uważam, że, jest cennym w polskiej polityce i był bardzo dobrze ocenianym ministrem, budującym pozycję Polski na arenie europejskiej. Czy musi być w Sejmie? Nie, nie musi być. Mam nadzieję, że będzie aktywny w przestrzeni publicznej, nie jako parlamentarzysta, no bo taką decyzję podjął i szanuję ją. A Bronisław Komorowski, jaka będzie jego rola w kampanii wyborczej? Na pewno nie jest kandydatem, bo tego bo przecież to bardzo wyraźnie powiedział i nie będzie, jeżeli mówimy o osobie znów, którą oceniamy dziś z perspektywy tych 5 lat prezydentury. Ja oceniam ją pozytywnie i również to, przed czym przestrzega. No jeszcze, ja wiem, że pan ocenia pozytywnie, ale ja pytam, czy jakąś rolę Bronisław Komorowski będzie odgrywał w kampanii wyborczej? Tego dotyczy pytanie. Nie jest to osobą, która będzie aktywnie uczestniczyć w kampanii. Myślę o zaangażowaniu bezpośrednim. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska nie znajdzie się na warszawskiej liście. Czy to nie jest błąd? Są osoby o takim potencjale ogólnokrajowym, tak jak premier, przewodnicząca formacji, czy właśnie marszałek, druga osoba także w państwie. Takie rzeczy. Zabieram się na uroczystość właśnie w czwartek do Warszawy i nigdzie nie mogę znaleźć tak dokładnego programu uroczystości. No wiem, że będzie to przysiężenie, wiadomo, że nie dostanę się do Sejmu i tak dalej, ale msza święta, która będzie w katedrze. I, no tak wiem, że gdzieś, nie wiem, 10, 11 będzie msza. Już pani mówi, msza święta będzie, jeżeli się nie mylę, o 12, przed 12. O 12, tak? Dlatego, że już wchodzę na internet, jeżeli tam będzie. No właśnie, ja też w internecie przecież raczej wszystkich wiadomości. Tak, ale nie, to będzie z tego, co pan... Ja to mam zwiastun, zresztą za chwileczkę puszczę informacje, co my transmitujemy, to proszę słuchać, dobrze? Ale z tego, co wiem, że tam będzie zaprzysiężenie, potem złożenie kwiatów, potem msza o godzinie... Natomiast do samej katedry będzie trudno wejść, bo ona nie jest taka wielka, ale będą telebimy pewnie wokół, prawda? Zapewne będzie na Zamkowym, to... Już tyle razy byłam w Warszawie na różnych uroczystościach, jeszcze marszach, w związku z tym no, trochę się orientuję i zapewne organizacja będzie taka, że no, będą telebimy, tym bardziej, że później prezydent będzie przychodził prawda, do zamku, także no, zapewne tak będzie. Ale no, chciałabym dokładniej wiedzieć, jeżeli ksiądz bym mógł, właśnie tak mnie sprowokowało, to ten pan Grzegorz, który telefonował z Warszawy, mówię, może on by się telefonował jeszcze i powiedział dokładnie, no bo zapewne, chociaż no, telefonowałam do kogoś z Warszawy, to zupełnie się nie orientował, no ale to, nie nasza opcja, także tak. Nie musiał się, chociaż głosował na pana Andrzeja Dudę, no to jeszcze i tak zrozumiałam. Posłuchajmy, no. Niech pani posłucha teraz, dobrze? Dobrze, pozdrawiam z Panem Bogiem, dobranoc. Radio. 6 sierpnia święto przemienienia pańskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej będzie miało miejsce zaprzysiężenie prezydenta elekta Andrzeja Dudy na urząd prezydencki. Będziemy świadkami złożenia przysięgi przez nowego prezydenta, usłyszymy jego orędzie do narodu, a także będziemy uczestnikami w oddaniu hołdu i złożeniu kwiatów przez prezydenta przed tablicami upamiętniającymi parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej i II wojnie światowej. Początek transmisji w Radiu Maryi Telewizji Trwam o godzinie 9.50. O godzinie 11.50 w intencji prezydenta Andrzeja Dudy i jego przyszłych rządów sprawowana będzie msza święta w Katedrze Warszawskiej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi prymas Polski, Jego Ekscelencja księdza arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński. Eucharystia również transmitowana będzie na naszej antenie. O 13.30 zaplanowano przejście pary prezydenckiej z archikatedry świętego Jana Chrzciciela do Zamku Królewskiego. O 15.00 uroczyste powitanie prezydenta w Pałacu Prezydenckim.
O 15.30 uroczystość przyjęcia przez prezydenta zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zachęcamy zatem do udziału w tych uroczystościach za pośrednictwem Radia Maria i Telewizji Trwam. Niech ten ważny dla Polski i Polaków dzień, zaprzysiężenie nowego prezydenta, które przypada w święto Przemienienia Pańskiego, będzie początkiem przemiany polskich serc i całej naszej ojczyzny. Niech spełnią się słowa świętego Jana Pawła II, który podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie powiedział: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tak więc tutaj pani otrzymała informację, myślę, wyczerpującą, a jeszcze będziemy przypominać w tych dniach pewnie o dokładnych godzinach. Zapraszamy do telefonów, 45 minut po północy. Słuchają Państwo Radia Maryja i śpiewa Dalida. Ją przemycę wkrótce, jak właśnie. Tego rodzaju aktywność Romana Giertycha, która jest bardzo wiarygodna w jego przypadku. Panie ministrze, tak krótko, tylko o co chodzi z tymi meblami włożonymi za panią premier? A nie wiem, to ja nie jestem organizatorem ani posiedzenia Rady Ministrów, znaczy, proszę mnie nie pytać. Nie wiem, czy są włożone jest, meble za panią premier. Tego nie wiem, oczywiście czytam na ten temat. Natomiast jeżeli pyta pani o posiedzenia te wyjazdowe, a przy okazji ogromną ilość spotkań bardzo pożytecznych, bardzo ważnych i bardzo dobrze, że ma miejsce taka koordynacja, to akurat ten fragment dyskusji o posiedzeniach jest, powiedziałbym, dla mnie najmniej istotnym i nie wartym w ogóle dłuższej analizy. Przeczytałam dzisiaj w prasie, że to jest, przyznaję, informacja nieoficjalna, że Grzegorz Bierecki powróci do Prawa i Sprawiedliwości. O czym to świadczy pana zdaniem? No to jest duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że mamy do czynienia z największą aferą finansową w gruncie rzeczy, tak to trzeba nazwać, te 3 i chyba ponad pół miliarda złotych, które już... Ale Paweł Kowal przed chwilą tutaj na antenie powiedział, że no jaka to afera, jakby Platforma chciała, to mogła powołać komisję śledczą, a nie powołała. No i na powoływanie komisji śledczej na 3 posiedzenia przed końcem przez Sejm nie ma większego sensu. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię, sprawę powinna badać prokuratura. No mamy do czynienia z sytuacją, którą przez kilka lat, no w różny sposób opisując, przed którą przestrzegaliśmy dlatego, że w ramach systemu bankowego, ale nie obejmując zasadami systemu bankowego, stworzone zostały instytucje parabanki, można powiedzieć w ten sposób, na bardzo dużą skalę. Nietransparentne, nie, jak widać, niegospodarne, także w wielu przypadkach, bo przecież z tej blisko 60 chyba 60 podmiotów, jakimi są skoki odrębne, 43, duża grupa z nich ma kłopoty, a w kilku jest już komisarz, więc widać, że jest to że został stworzony proceder, nad którym rzeczywiście trzeba było dużo wcześniej zapanować, mieć kontrolę w interesie członków, w interesie tych, którzy mają tam depozyty. Panie ministrze, jednak kampania wyborcza nie przynosi Platformie Obywatelskiej specjalnych korzyści, bo sondaże są bardzo złe dla Platformy. Czy ta kampania wydaje się za słaba? Mam nadzieję, że zahaczyliśmy o to przed momentem, czyli o aktywność rządu, że ta aktywność zostanie zauważona. My rozmawiamy, były różne zarzuty. Bo przecież rząd pani premier Kopacz jeszcze roku swojego nie dożył. Mamy paromiesięczną historię, jeżeli chodzi o ten skład. Bardzo aktywnie realizując to, co zapowiadała, a jeżeli chodzi o ekspozę, w zasadzie w 100%, jeżeli chodzi o tę aktywność właśnie na zasadzie dialogu z
partnerami, z partnerami z różnych obszarów, ale także z różnych poziomów, czy to samorząd. Ale co w tej kampanii się wydarzy tak, żeby ten przekaz platformy jakoś się przebił? Bo naprawdę jest w tej chwili... I musimy być w tym bardzo konsekwentni. To będziemy robić do samego końca. Mam nadzieję, że także to, o czym pani mówiła na początku, czyli kwestia tej wewnętrznej odnowy, będzie zauważona i ma miejsce. Jeżeli dziś prawdziwą alternatywą jest to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli taka bardzo łatwa odpowiedź na pytanie, czy Polska w Europie i wolnorynkowa, chroniąca prawa obywatelskie, prawa człowieka i taka Polska, z której rzeczywiście możemy być dumni, otwarte społeczeństwo, a jednocześnie dumne swoich dokonań. Nie wolne od problemów, które należy rozwiązywać. Myślę o tych problemach społecznych. Czy też Polska pełna kompleksów i plecami odwrócona od Europy. Być może nawet z takim silnym, autorytarnym, politycznym nadzorem. Myślę o centralizmie, który PiS nam chce zafundować. To ta alternatywa jest łatwa do opisania. Problem polega na tym, że Platforma musi się przebić przez ten problem braku wiarygodności, powiedziałbym tak, czyli tego złego wizerunku. I dlatego jeszcze raz wierzę w rozsądek Zarządu Krajowego i tych osób również, które powinny w tym procesie pomóc, a nie przełamanie tego impasu. Musimy kończyć już, panie przewodniczący. To jest powtórka. Panie, że jak tak dobrze wiatr zawieje, to smród jest niesamowity, tak? No jak to tak inaczej tego nazwać nie można. Śmierdzi dużo. Aplikacja będzie dwumodułowa. Złość, odczucia zapachowe i złość, bałagan. Śmierdzi. Klikam. Ale to by było fajne. Bym przechodziła i klikała. Przez to, że odczyt będzie powiązany z lokalizacją GPS-u użytkownika, będziemy mieli pewność, że ktoś na przykład z Berlina nie zaznacza na mapie, że wokół szadułek śmierdzi. Poza by nie było przeciążenia tego sygnału też, bo wszyscy... Jak klikasz aplikację, że śmierdzi po prostu, tak? System się zamieści, tak? Są ludzie, którzy twierdzą, że śmierdzi im zawsze i tacy, którzy twierdzą, że nigdy nie śmierdzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Zawsze i wszędzie. Maciej Woźny się kłania całej rodzinie Radio Maryja. Witamy. Ja chciałbym zamówić piosenkę Iwony Niedzielskiej Niepodległa, Niepokorna. Pasuje ona do nastroju obecnie w dni. Można ją też potraktować jako zachętę dla naszego prezydenta Andrzeja Dudy.
żeby umiał być niezłomny w tym, by realizował to, co zaproponował społeczeństwu. A wiadomo, że w marszu ku normalności trzeba być wytrwałym na przekór, a więc niezłomnym. I dlatego ta piosenka, niepodległa, niepokorna, zachęta dla prezydenta Dudy i dla nas wszystkich. Dobrze, dziękuję pani Macieju, pozdrawiamy serdecznie. No i oczywiście Iwona Niedzielska i Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, niepodległa, niepokorna. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Niech będzie pokrowiec Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kłania się Jerzy Sylwek ze środkowo-wschodniego Mazowsza. Kłaniamy się. Ja bym prosił o taką piękną pieśń w wykonaniu czerwonych gitar. Tylko słowa, nie pamiętam nazwy tego utworu, ale słowa są takie, jest taki kraj na łąkach snów, gdzie dobry jest nasz dobry Bóg. No tak, to jest chyba jest taki kraj, tak tytuł mi się wydaje. Jeżeli się nie chyba czerwone gitary. Jest taki kraj. Chyba tak, albo jest na łąkach snu. Czerwone gitary, ma pan rację. Ma pan rację, panie Sylwestrze. Bardzo dziękuję. Czyli gramy teraz, tak? Tak, tak, Bóg zapłać. Dobrze, Bóg zapłać, pozdrawiamy serdecznie. Jest taki kraj na łąkach snu. Czerwone gitary. Jest taki kraj na łąkach snu, gdzie łatwo.
kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo, prosimy. Ja pochwalony jest Chrystus. Na wieki wieków amen. Witamy, kto jest z nami? Na antenie zadzwoniłam się do Radia Maryja, tak? Tak jest. I to nie będzie pochwalony jest Chrystus. Musi pan Radia Przewica. Teraz i zawsze. Jeśli można prosić, jak to są te autorytarne katoliczki. Musi od siebie. Dzwoni Maria Drobczyk. Boga, ja będę świetnie. A dlaczego tak? Bo się podoba, tak? Jeśli podoba mi się ta piosenka i po prostu... Nie do świetnika. No musi ktoś patrzeć. Piękny piosenek. Wszystkie są piękne. I tyle. No i często uczestniczę na rekolekcjach w porządziu w parafii za śmieciem ze Stefana Cyberka, której to patronką jest święta Teresa, dzieciątka jest. Dobrze, rozumiemy, pozdrawiamy serdecznie. Bóg zapłać, no pozdrawiam Ojca. Wszystkiego dobrego. Musi coś od siebie powiedzieć. Teraz ja wiecie. Coś okropnego. Gdy gaśnie dzień wśród moich rodzinnych kół. Dzień dobry. Chciałam porozmawiać o listach wyborczych Platformy Obywatelskiej, które budzą duże emocje. Regiony zaproponowały rozmaite postacie, które co tu dużo mówią, co tu dużo mówić, które się z starą Platformą. Platforma miała odświeżać swój wizerunek, więc pytanie, czy to objaw takiego instynktu samobójczego. No tak śmialiśmy się właśnie przed wejściem na antenę, że Platforma się właściwie zrobiła listy na przegraną. Ja myślę, że szefowie regionów postanowili trochę zagrać na nosie pani premier, bo widzimy i Andrzeja Biernata, którym się zajmuje CBA, i Cezarego Grabarczyka, który odszedł z resortu przez kłopoty z pozwoleniem na broń. Nie chcą uczyć, gardzą. No i wszystkich nagranych szefów regionów, którzy są na jedynkach, właściwie poza Włodzimierzem Karpińskim, wszyscy mają dzisiaj jedynki. Sądzę, że no to jest dosyć zaskakujące dla premier Ewy Kopacz, tak przynajmniej słyszałam od jej współpracowników wczoraj, że ta decyzja zostanie zmieniona. Jest kilka osób, ministrów, którzy nie mają na razie przydziału i oni pewnie na jedynki w tych regionach zostaną wysłani. Ale czy, dobrze, bo jeśli chodzi o Biernata i Grabarczyka, to jest dość jasne, że oni mają rozmaite rzeczy na swoim koncie, które budzą wątpliwości, ale czy Arłukowicz tak samo jest obciążeniem? No, Arłukowicz też został nagrany, znaczy to jest tak. Zdrowia. No ale jeśli to, że nagrany, to nic z tego nie wynika. Pani premier, usuwając ich z rządu, mówiła, że Platforma ma jakąś konkretną ofertę dla wyborców i ci nagrani nie mogą być obciążeniem w kampanii, no to rozumiem, że wtedy nie dajemy ich na listy, bo jakby Ewa Kopacz stała się zakładniczką swojej strategii. Zdymisjonowała ich dlatego, że uznała, że to będzie obciążenie, bo opozycja będzie atakowała Platformę za nagrania z afery podsłuchowej. No i w tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, żeby ci politycy byli jedynkami list. No sądzę, że po 8 latach Platforma się dorobiła działaczy, czy też parlamentarzystów z jakimś dorobkiem, którzy mogliby być wizytówkami, bo jedynka to jest wizytówka. Ja akurat uważam, że te osoby mogłyby kandydować z dalszych miejsc. I takie głosy też słyszałam w Platformie, no bo jeśli nie zarzucono im żadnego przestępstwa, no to dlaczego wyborcy mają ich nie zweryfikować? No są to czy Andrzej Biernat, czy Cezary Grabarczyk, to są parlamentarzyści z jakimś doświadczeniem i myślę, że oni z dalszych miejsc mogą spokojnie kandydować i wtedy wyborcy ocenią, czy widzą ich w przyszłym parlamencie, czy nie. No ale jedynka to jest wizytówka listy i tutaj jeśli takie wizytówki Platforma wystawia, które sama wcześniej zdeprecjonowała, usuwając ich z rządu, no to może to być niezrozumiałe dla wyborców, po prostu jest to niespójne. Maciek Dula?
Ja krytykowałem parę razy już też tutaj decyzję pani premier o wyrzuceniu z rządu osób, które były zamieszane w aferę podsłuchową. Moim zdaniem to był po prostu impuls albo takie działanie dyktowane potrzebą chwili. Premier była przekonana, że pozbycie się ich w ogóle przetnie sprawę podsłuchów. Moim zdaniem raczej ją napędziło i teraz jest pytanie, co znaczą tak naprawdę te nominacje dla osób, które są w jakiś sposób uwikłane w tę aferę. Może to znaczyć, że regiony chcą po prostu pokazać, po pierwsze, to, że coś znaczą, takie nominacje to jest moment, kiedy po prostu się to demonstruje. Druga sprawa to jest to, że chcą pokazać, że są ze swoimi ludźmi, znaczy, że nie zostawiają ich, nie solidaryzują się z panią premier, ale tak naprawdę wiedzą, że na poziomie krajowym te jedynki przepadną. Znaczy, że ci kandydaci zostaną przesunięci na inne miejsce i że to jest taka po prostu trochę rozgrywka wewnątrzpartyjna, ale na zewnątrz wygląda to fatalnie, bo to wygląda po prostu na chaos. To znaczy, pani premier robi jedną rzecz jako szef partii, a później regiony robią rzecz przeciwną. I ma się takie wrażenie też, że po prostu nie ma kogo zaproponować, bo to mam wrażenie jest kwestia ponadpartyjna, że partie bardzo chętnie mówią o wystawianiu podczas wyborów nowych twarzy, ale jak przychodzi kogoś pokazać, nagle okazuje się, że nikogo nie wysyłano do mediów, nikomu nie dano lepszego miejsca, w którym może się pokazać, w tym sensie nie dano jakiegoś urzędu, jakiegoś odpowiedzialnego stanowiska, nikogo nie promowano i zostaje tak naprawdę grupa 15 ludzi, którzy są obyci i po prostu nie za bardzo jest kogo wysunąć, bo to jest tak, że kiedy nie toczy się kampania i kiedy partia ma całkiem niezłe wyniki, to wtedy się w ogóle nie myśli o następcach. I to jest w ogóle bardzo złe. To widać po tym, co się dzieje dzisiaj w Platformie, ale to też widać na lewicy. Znaczy tam jest dość podobnie, chociaż tam moim zdaniem jest lepsza sytuacja niż w Platformie, bo są jakieś młode osoby. To znaczy jest Nowacka, jest Gawkowski, jest Ostrowski. To są jakieś osoby, ale w Platformie też jest taka tendencja, bo pani premier Kopacz, naszyśnika rządu, powołała na przykład Cezarego Tomczyka, polityka, który ma 31 lat. Już drugą kadencję jest w parlamencie. I na przykład w tym Sieradzu, w którym dzisiaj jest na to, żeby mieć, aby Andrzej Biernat, będzie nie. Pewnie Tomczyk, który jest na drugim miejscu. I takie nie. Było też założenie, tak słyszałam wcześniej, że Tomczyk ma być jedynką listy. I sądzę, że na tym się skończy, bo to właśnie konsekwencje. Ale przecież mamy tą Ale to by były konsekwencje, skoro premier stawia na niego, no to on zostaje jedynką, prawda? Tak samo jak Joanna Mucha w Lublinie, która akurat tą jedynkę ma już w tej chwili. I nawet gardzą tym uniwersytetem warszawskim, że jak patrzę na te listy, to mam wrażenie déjà vu z 2011 roku, ale déjà vu nie z Platformą Obywatelską, tylko z PiS-em. Wówczas PiS tak skonstruował listy, żeby było dobrze dla partii, a nie żeby dla struktur partyjnych, a nie żeby ta partia wygrała. Tak? I było wówczas wiele dyskusji na ten temat, dlaczego takie a nie inne osoby się tam znalazły, dlaczego tam właściwie nie było jakichś takich super nazwisk. W 2011 roku było oczywiste, że PiS przegra wybory, natomiast liderzy partii nie trzeba tak skonstruować. Różnych różności, naleciałości, jednak pogański, Platforma stała 40%. Praktyki zwyczaje pogańskie. W sondażach były takie momenty, ale kiedy wszystko wręcz ale jednak mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński sobie zdawał sprawę z kanału, że wtedy że nie będzie rządzić. Przez tę sekundę sugerujesz, że Ewa Kopacz nie ma sensu. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że zupełnie inaczej się konstruuje listy, jak się idzie do władzy. Zupełnie inaczej się konstruuje listy na tej planecie, to, żeby, ale nie za wszelką cenę, a oni sobie rozwikłać, mieć problemy załatwić, dowartościować pewnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. To są dwie zupełnie inne logiki. Jak przypomnimy sobie jednak listy Platformy z 2011 roku, to były listy, które zaskakiwały, prawda? Były tam jakieś nowe postaci, transfery i tak. Tutaj mamy całkowite pomieszanie z poplątaniem, które niczego nie wiąże poza tym, że to jest właśnie taka partia władzy, ale nie w takim znaczeniu, tak jak właśnie w 2011 roku, która przyciągała nowe postaci. Pojawił się Dariusz Rusak, Barta Parukowicz, takie osoby, które były wartością dodaną.
No a dzisiaj mamy jako wartość dodaną z jednej strony Romana Giertycha, z drugiej strony mamy dwóch posłów twojego ruchu. I tak naprawdę kompletnie nie wiadomo, co to wszystkie ludzie niby ma łączyć poza